Serdecznie się z Państwem witam. Proszę Państwa, jeszcze nie ma przedwiośnia, prawie zima, ale marzec już będzie na wyciągnięcie ręki. A ja tu, korzystając z chwili lepszej pogody, staram się przeglądnąć rodziny, przystosować je bardziej do pielęgnacji wiosennej. To znaczy, żeby miały lepiej ogrzać gniazdo, aby łatwiej było rodzinom pszczelim podać sytę miodową. No szkoda troszkę miodku, bo miód drogi. Dobry miód. Ale co się nie robi do swoich podopiecznych, ażeby je wyciągnąć z biedy. No zobaczymy, co tu jest. Tak mnie zastanawia, czego to wieczko jest słabo przyklejone. Tak, tu niewielki problem, bo pszczoły latają. Proszę Państwa, jak Państwo widzą moje ule, to wszystko jest w takiej studni. Tu jest nawet mikroklimat, gdzie są mrozy tego gniazda. Przy takich przeglądach wiatr nie umiata. I zobaczymy. Drodzy Państwo, pod tym nagraniem, jak znajdę link, znajdę film z jesiennego, ostatniego przeglądu, to wpuszczę, żeby było porównanie, jakie one szły do zimy, a jakie wyszły na wiosnę. No tu jest pokarmu nie tak mało. One są prawie rozkłębione. No i zajmują, jak zajmują, to zajmują, ale zajmują wszystkie prawie ramki. No pokarmu jest ładnie. Pokarmu jest ładnie. I ta ramka tak wygląda, że na niej już pszczoły w zimie siedziały. Albo dopiero teraz przed wiosną. Pod wiosnę doszły. No nie ma to powalającej ilości pszczół, ale widać, że pszczoły się biorą za robotę. Bo te rameczki użytkują. O, tu będzie problem z matką, drodzy Państwo. Tu będzie problem z matką. To jest pierwsza oznaka, że będzie problem z matką, bo jest czerw trutowy. O, tu jest matka. Bo jest jedna komórka trutowa, ale to nie jest regułą, że może być coś źle. Bo są takie tendencje, że matka na wiosnę lubi sobie parę jajek trutowych strzelić, ale tą rodzinę muszę mieć pod obserwacją. Tą rodzinę muszę mieć pod obserwacją, czy z tej rodziny da się jaką ramkę ująć, byłoby im dużo łatwiej. Byłoby im dużo łatwiej, ale raczej ta rodzina pójdzie szeroką ławą w rozwój. Tu jest pyłek. Ta rodzina pójdzie szeroką ławą w rozwój. To, że ona tu ma te 8 ramek, to nie możemy się tym co zrażać. Jest to ul super ciepły. Dużo pszczół wyleciało. I one naprawdę wysoką sadzą, wysoko mierzą.
Ile tych ramek? 3, 6, 7, 8. Ono nie zasługuje na te ramki, ale ta rodzina stara się sobie radzić i choć ja jej to gniazdo troszkę za wielkie zostawię, to tych pszczół mniej wyleci za pyłkiem, za pierwszym nektarem, a to nie muszą znów tak wylatywać, bo tu pokarmu bardzo mało bez zimy zużyły. Zwróćcie na to, ludzie, uwagę. Dno bardzo czyściutkie, jak w każdym ulu, no to człowieka cieszy. No i tu zmienię tą powałkę. Proszę Państwa, zmienię tą powałkę od góry. To bardzo poprawie ulegną warunki termiczne w tym ulu. Ja to w którymś nagraniu, drodzy Państwo, określałem, że każda uliczka to jest takim małym inkubatorem, gdzie pszczoły pielęgnują czerw. I nadal to podtrzymuję. No, ta pszczoła sobie dobrze radzi. Poszła dość dużym zamachem, bo całą szerokością ula, nie ramki. O, i teraz uszczelnione od góry, no powinny sobie, drodzy Państwo, poradzić, choć tu jest troszkę za dużo tych ramek, no nie ma jak ująć. W miarę wszystkie starają się okłębić, dużo pszczół poszło z biur, to też nie ma jak tego dokładnie określić. Dobrze zabezpieczony, ocieplony. A teraz na powałka pójdzie od góry, która też będzie chronić przed zimnem. Niestety. O, a jeszcze tu jakoś z boku zablokować to, żeby to ściśnić, przyciśnić. O, także ten mikroklimat będzie elegancki. O, widzicie, jakbym to wszystko wysztukował. I proszę Państwa, teraz będę szedł do następnej rodziny, żeby coś podobnego zrobić z następną rodziną, jakbym uczynił z tą. Serdecznie się z Państwem żegnam.